pytanie zadaje Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, zadałem sobie trud i przeczytałem wasz program dla małych i średnich przedsiębiorców. Muszę powiedzieć, że jest tam kilka ciekawych, fajnych, prorynkowych rozwiązań. Jednak chciałbym to odnieść do słów waszego szefa, który stwierdził, że tutaj cytuję, kapitalizm to bezwzględna religia, która tym, którzy mają gorzej, wmawia, że są temu winni. I tutaj obawiam się, że chciałbym pana zapytać, panie pośle, czy wasz program dla polskich przedsiębiorców faktycznie wynika z waszych sympatii dla idei wolnorynkowych, czy jest to po prostu zwykły populizm? Nie ma w tym żadnego populizmu, bo za tym programem poszły konkretne projekty ustaw. I może pan popatrzeć i poczytać, jakie my rozwiązania proponujemy. To nie są tylko puste hasła, bo wiele partii politycznych poprzestaje na hasłach. Tak? Chcemy, żeby było pięknie, dobrze i sprawiedliwie. A my proponujemy konkretne projekty ustaw i te ustawy odpowiadają temu, co jest zawarte w tym programie, prawda? I to pan, jak pan czytał, to pan na pewno wie. Tak, zgodzę się. Czy my je wprowadzimy? Oczywiście przejmujemy władzę kiedyś i wprowadzimy te projekty. W tej chwili mamy zaledwie 42 głosy w Sejmie. Do tego, żeby cokolwiek wprowadzić, potrzebujemy 230 kilka. Cytat, który powiedziałem, nie świadczy o tym, żeby wasz lider był po prostu wolnorynkowcem, tylko socjalistą. Proszę mi nie mówić, że Janusz Palikot nie wie, co to jest przedsiębiorczość, bo wie. Dlaczego pojawił się, bo to było na Ale cytat czego dotyczy? Cytat dotyczy tego, że żaden polityk w obecnych czasach, w czasach kryzysu i w czasach, kiedy wszystkim nam jest trudno, nie może być bezlitosnym draniem, który nie myśli o wykluczonych, o tych, którzy potrzebują pomocy, bo nie każdy się urodził przedsiębiorczym, niektórzy po prostu sobie w życiu nie radzą i o nich państwo też musi pamiętać, więc taki kapitalizm drapieżny... Dobrze, Nowa Prawica, dziękujemy. Jesteśmy, ale z małym ograniczeniem. Tak?